Witajcie w kolejnym filmie i będziemy dzisiaj rozmawiać o perfumach. O mojej kolekcji perfum pokażę Wam, które mam, które uwielbiam, które mniej uwielbiam, tak to mogę nazwać, jeżeli chodzi o perfumy. Nie jestem znawcą perfum sama, nie potrafię wyczytać dokładnie wszystkich nut, jakie są w perfumach, więc przy każdym z tych zapachów będę wspierać się tutaj taką małą ściągą, jakie dokładnie są nuty w danych perfumach i później opowiem Wam swoimi słowami, jak ja czuję dany zapach. I zacznijmy od pierwszych moich ukochanych perfum. To są perfumy, które chodziły za mną przez długie lata i to są pierwsze moje perfumy z tej firmy. A mówię tutaj o perfumach Toma Forda Mandarino di Amalfi. Kocham ten zapach. I tutaj Wam zbliżę butelkę i opowiem o tych nutach zapachowych. I mamy tutaj cytrusowe, aromatyczne, białe kwiaty, świeży korzenny, zielony i piżmowy. I muszę przyznać, że to jest tak dla mnie hipnotyzujący zapach. Uwielbiam go, jest świeży, mandarynkowy, ale to nie jest taka słodka mandarynka, tylko taka, jejku, no to jest taki tak hipnotyzujący zapach. Ja zbierałam się, żeby kupić te perfumy dobre 6 lat, 5-6 lat, tak. Nie mogłam zdecydować się wcześniej, tylko cały czas, a to wezmę sobie próbkę, zobaczę, spróbuję i za każdym razem jak brałam próbkę, no to chodziłam później i wąchałam cały czas rękę, tak jak byłam w Sephorze, to się psiknęłam na rękę i cały czas chodziłam i ten zapach po prostu tak wręcz mną zawładnął. Nie byłam w stanie funkcjonować, jak go czułam, to bardzo go chciałam, bardzo chciałam te perfumy, no i w końcu mam. W końcu mam, uwielbiam ten zapach, jest przepiękny. Będę sobie tutaj wąchać z korka od butelki. Nie będę rozpylać, bo siedzę w zamkniętym pokoju i gdybym tu zaczęła rozpylać perfumy, a mam ich kilka flakonów, to mogłoby być tutaj trochę duszno. Ale tak, uwielbiam ten zapach. Jest taki właśnie magiczny, magiczno-mandarynkowy. I z perfumami od Toma Forda w ogóle jest tak, że to są zapachy inne. Inne pod tym względem, że one się bardzo specyficznie układają na skórze, oczywiście u każdego inaczej. Rozwijają się tak hipnotyzująco, magnetycznie. Wszystkie, które mam, a mam ich kilka, właśnie z Toma Forda, mają coś w sobie takiego magicznego i nieoczywistego. I moim zdaniem to nie są perfumy takie na pierwsze perfumy. Takie, od których zaczynamy w ogóle swoją przygodę, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo to są bardzo specyficzne i mocne zapachy. Mocne pod tym względem, że właśnie są takie bardzo ciekawe połączenia i nie każdemu to się może podobać. Kocham ten zapach. Także to są moje pierwsze i tak ulubione perfumy. Zdecydowanie najbardziej ulubione perfumy i najdłużej wyczekane. I jeszcze, jeżeli chodzi o nuty głowy, serca i bazy, to też przeczytam to z mojej ściągi, bo tak jak mówię, nie będę się wygłupiać, że sama będę o tym mówić, skoro nie znam się na tym tak jak perfumiarze. Także jeżeli chodzi o nuty głowy, to mamy cytrynę, grejpfrut, miętę, bazylię, estragon i czarną porzeczkę. Nuty serca to jest kwiat pomarańczy, jaśmin, szałwia muszkatołowa, pachnotka, kolendra i czarny pieprz. A nuty bazy to piżmo, wetyweria, cywet, labdanum i bursztyn. Także jak widzicie, nuty są bardzo złożone i bardzo ciekawe. Takie bardzo niespotykane dla mnie. Dalej mamy kolejny zapach od Toma Forda i jest to ombre leder. Zapachy skórzane to jest moja druga miłość. Kocham zapachy skórzane. Tytoniowe, skórzane. Oczywiście tytoniowe nie zapach papierosów, tylko tytoniu, liści tytoniu. I skórzane. Kocham, kocham te zapachy. I jeżeli chodzi o te perfumy konkretne, to tutaj mamy główne akordy takie. Skórzany, drzewny,
ozonowy, zwierzęcy, białe kwiaty, wodny, tytoniowy, irys, dymny i pudrowy. A jeżeli chodzi o nuty głowy, to jest liść fiołka i cedr, nuty serca to jaśmin wielkolistny i irys, a nuty bazy to skóra, nuty drzewne i tytoń. I tak, skóra i tytoń. Czyż mogłoby być piękniejsze połączenie zapachów dla mnie? No, może to mandarino di Amalfi, ale tak, to skórzane. O matko. To jest taki zapach, jak wchodzimy do sklepu z galanterią skórzaną, takiej dobrej jakości. I tak, wchodzimy do tego sklepu i czujemy ten zapach tych torebek, kurtek skórzanych, takich, wiecie, ten... I to jest właśnie taki zapach. To tak najprościej opisując. Uwielbiam ten zapach. A najlepsze jest to, że te perfumy pokazała mi pani w Douglasie w Zakopanem. Jak byłam tam na krótkim urlopie, pokazała mi ten zapach, psiknęłam się tutaj na brzegu Płoni i ona mówi, że to są takie piękne perfumy, uniseksy, że super. Ja tak nie byłam przekonana do końca i psiknęłam się tutaj właśnie na brzegu, wyszłam z tego Douglasa i ten zapach się tak rozwinął niesamowicie, że wiedziałam, że będzie mój koniec końców, bo jest przepiękny. Właśnie ten zapach tych takich, tego sklepu skórzanego. Sklepu z galanterią skórzaną, ale taką dobrą jakościowo. Kocham ten zapach. Jest przepiękny. Jest mocny, aromatyczny, taki trochę dymny, tytoniowy. Właśnie ta skóra z tytoniem. Coś pięknego, a jednocześnie przebija przez to jakaś taka świeżość i rzeźkość. Cudowny zapach. Dalej mamy dla odmiany kolejne perfumy z Toma Forda i też kolejne skórzane. I to jest zapach Tuscan Leather. I te perfumy powąchałam pierwszy raz w Wenecji, jak byłam na urlopie ostatnim i spróbowałam ten zapach, psiknęłam się oczywiście też na przegub dłoni, powąchałam z korka tutaj te perfumy, no i przepadłam. I w tym zapachu główne akordy to są skórzane, później jest owocowy, zwierzęcy, słodki, ambrowy, dymny i ciepły, korzenny. A jeżeli chodzi o nuty głowy, to jest malina, szafran i tymianek. Nuty serca to olibanum i jaśmin, a nuty bazy to skóra, zamsz, nuty drzewne i bursztyn. I to jest zapach skórzany, ale słodszy. Słodszy, zdecydowanie bardziej słodszy niż to ombre leather. I chyba przez ten, nie wiem, bursztyn, malinę, ale to jest dalej przepiękny skórzany zapach, ale to nie jest taki zapach, że wchodzimy do sklepu z galanterią skórzaną i czujemy ten zapach, tylko to jest taki bardziej słodki i cięższy zapach skórzany. Tamten ombre leather był taki bardziej świeży, trochę ostry, taki orzeźwiający w tej skórze i tytoniu, a tutaj jest bardziej ciężko, jesiennie, można by powiedzieć wręcz zimowo. I trochę słodko, ale dalej to jest piękny zapach. Tak. I kolejny, to już ostatni zapach z Toma Forda. To jest zapach Rose Brick. I może tak, zacznijmy od nut. I to jest, ja mam spray do ciała. Nie mam perfum z tego, tylko właśnie taki perfumowany spray do ciała. I tak, tutaj mamy akordy różane, ciepłe, korzenne, paczulowe, świeże korzenne, ziemiste, cytrusowe,
drzewne, waniliowe, kwiatowe i ziołowe. Jeżeli chodzi o nuty głowy, to mamy tutaj pieprz syczuański i ostryż. Nutami serca jest róża majowa, róża bułgarska i róża turecka, a nutami bazy jest paczula i fasolka tonka. Jeżeli chodzi o ten zapach, to jest bardzo specyficzny zapach. To jest chyba najdziwniejszy zapach z Toma Forda, jaki próbowałam. Pierwszy raz, kiedy go użyłam, to były zwykłe perfumy, w sensie zwykły tester w Douglasie. I psiknęłam się nim tutaj i zrobiłam błąd, bo zrobiłam tak. Potarłam sobie oczywiście te perfumy, bo tak jesteśmy nauczeni, że tak mamy zrobić z perfumami. I to był błąd, bo te perfumy skwaśniały. Ten zapach na początku, właśnie przez to potarcie, był obrzydliwy, był okropny, był straszny, był taki właśnie dziwnie ostro różany, słodko mdląco, wszystko było w tym zapachu nie tak, ale tak się później rozwijał i ja co chwilę tak, wiecie, a dziwny, a brzydki, a nie, jednak ładny. I nie mogłam się jakby zdecydować odnośnie tego zapachu, co ja w tym zapachu czuję. I poszłam sobie któregoś dnia do Sephory i akurat to było do Sephory na Floriańskiej. I tam trafiłam na panią, która mi powiedziała właśnie, żeby po pierwsze nie pocierać tego zapachu tak tutaj, a po drugie to, żeby spróbować sobie ten spray do ciała. Bo on, jak go psikniemy, tak wygląda jak dezodorant, to on jakby łapiąc kontakt z powietrzem i nie pocierając go później ciało, ręką, rękę, on się zupełnie inaczej rozwija. I tak, i tutaj już czuję taką piękną różę, taką trochę starą, trochę stare płatki róż, trochę takie jakby nie do końca, wiecie, świeże, takie trochę zasuszone, trochę zgniłe, ale jednocześnie tak się pięknie łączące ze sobą i tak hipnotyzujące, że ten zapach ostatnio psikam się nim codziennie. I to jest właśnie w tym sprayu do ciała fajne. To już nie mówię o cenie, bo jest chyba 4 razy tańszy niż flakon perfum właśnie w tym zapachu od Toma Forda. Ale zanim się ubiorę w bluzkę, to sobie psikam tutaj tak właśnie na dekolcie. On sobie chwilę leży, łapie kontakt z powietrzem, z moją skórą i dopiero się ubieram. I on wtedy pachnie najpiękniej. Więc jeżeli chcecie spróbować sobie ten zapach, ten Rose Brick, nazwa notabene jest piękna. Jeżeli chcecie sobie spróbować ten zapach, to tylko z tego sprayu do ciała i psiknijcie sobie na rękę, czy tutaj, no lepiej na rękę, bo łatwiej umyć, jeżeli wam zapach nie podejdzie i nie pocierajcie tego zapachu. Nie róbcie tego, wtedy ten zapach może wam się spodobać. Dalej mamy zapachy z Chanel. Cóż za niespodzianka, Urszulo. I perfumy Chanel. Ale mam tutaj Chanel Paris Paris. Jest to zapach nowy z tego roku. I mamy tutaj główne akordy takie. Różany, cytrusowy, paczulowy, drzewny, lekko korzenny, świeży, ciepły korzenny, kwiatowy i ziemisty. I jeżeli chodzi o nuty, to nuty głowy są takie. Cytrusowy, różowy pieprz i cytryna. Nutą serca jest róża damasceńska, a nutą bazy jest paczula. Jest to zapach bardzo świeży, kwiatowy, taki aromatyczny, kobiecy, taki letni i seksowny. Tak. Z przepięknym zapachem. Uwielbiam go. Ale właśnie tak na lato. To nie jest taki mój zapach jesienno-zimowy, tylko właśnie letni. Jest przepiękny, taki właśnie świeży, ale taki trochę ostrzejszy. Taki ma coś w sobie fajnego. Dalej mamy
Chanel Mademoiselle Intense. I tutaj to jest w ogóle hit, nad hity. Bo ja te perfumy dostałam od męża na święta bodajże. Już nie pamiętam. I kupił mi 200 ml tych perfum. I ja, no ile mam te perfumy? Rok. I zobaczcie, ile zużyłam. Przecież będę je miała jeszcze co najmniej 10 lat. Albo 15. Ale tak, to jest pierwsza butelka taka wielka perfum w mojej w ogóle historii. Nigdy wcześniej nie miałam tak dużych perfum. No. I tutaj mamy główne akordy takie. Cytrusowy, waniliowy, paczulowy, słodki, drzewny, ciepły, korzenny, ambrowy, balsamiczny, różowy, różany i owocowy. I jeżeli chodzi o nuty głowy, to jest tak. Sycylijska pomarańcza, kalabryjska bergamotka i cytryna. Nutami serca jest róża, nuty owocowe i jaśmin. Nutami bazy są paczula, madagaskarska wanilia, fasolka tonka, białe piżmo i labdanum. I to jest zapach słodki, ale jednocześnie ostry. Taki bardzo charakterystyczny zapach, jeżeli chodzi o Chanel. Moim osobistym zdaniem o niebo piękniejsze niż Chanel No. 5. Nie mam pojęcia, o co chodzi z Chanel No. 5. Wąchałam go kilka razy, nie daje rady. Jest dla mnie osobiście nie do przejścia. A tutaj Mademoiselle Intense jest przepiękny. I ja go sobie tak spróbowałam pierwszy raz w Sephorze, tak z nudów. Bo sobie gdzieś wyszłam na spacer, tak żeby po pracy, wiecie, odreagować, przejść się gdzieś. Dotarłam do Sephory, niechcący, a że nic nie było z kosmetyków, mówię, zobaczę sobie perfumy. I spróbowałam go właśnie też, psiknęłam się tutaj na rękę. I jak wracałam do domu, ten zapach zaczął się rozwijać tak pięknie, że wiedziałam, że będzie mój. I tak, to jest takie słodkie, ale jednocześnie takie kwiatowe, owocowe, intensywne, kobiece, takie cięższe trochę, takie bardziej jesienno-zimowe. Przepiękny zapach. I on się niesamowicie długo utrzymuje. Do tego stopnia, bo ja zwykle perfumami psikam się tu na karku, bo mam bardzo wyczulony węch. I jakbym sobie psiknęła tutaj, to nie dałabym rady wytrzymać w danym zapachu. Więc jeżeli mam takie mocniejsze zapachy, to psikam sobie właśnie tu na karku i one się powoli sobie tak rozchodzą. Ewentualnie tak jak ten spray do ciała z Toma Forda, to tutaj na klatkę piersiową to jest spray. I on się potrafi utrzymać 3 dni. Nawet jak umyję włosy po psiknięciu się tymi perfumami, to on i tak dalej się trzyma. Więc jest niesamowicie mocny, trwały. Czuć go przez cały dzień na skórze, znaczy ja go czuję przez cały dzień na skórze. Często na drugi dzień też i biorąc pod uwagę, ile go mam, to naprawdę będę go używać, tą jedną butelkę, przez wiele, wiele lat. Dalej mamy zapach z Diora. Dior J'adore, ten najnowszy bezalkoholowy. I tutaj mamy główne akordy, to białe kwiaty, kwiatowy, zielony, cytrusowy i owocowy. Nuty perfum, to mamy jaśmin wielkolistny, nuty zielone, wiciokrzew, mangolia, neroli i róża. I to jest nowa wersja tego słynnego J'adora. To jest wersja bez alkoholu. On się naprawdę bardzo długo utrzymuje. Tego J'adora podstawowego miałam, zużyłam już całą butelkę dużą, chyba miałam 100 ml. Tęsknię za tym zapachem bardzo i chyba będę musiała się uśmiechnąć do Mikołaja na święta. Tak, trafi na moją listę prezentów, życzeń. Uwielbiam ten zapach, jest niesamowicie świeży, kwiatowy. Kocham go, kocham ten zapach. I to są pierwsze perfumy. Nie, to nie są pierwsze perfumy, co ja mówię?
Już jedne miałam, które używałam przez 6 lat, te same. Teraz Wam powiem, jakie. I od dawna właśnie są perfumy, których mam już kolejny flakon i będę chciała też te klasyczne żadory. Przepiękny jest ten zapach. Uwielbiam go. Jest taki niesamowicie świeży, lekki, ale ma coś w sobie takiego, wiecie, hipnotyzującego. I jeżeli chodzi o zapach, który używałam przez jakieś 6 lat i mi go wycofali, nad czym płakałam bardzo długo. Znaczy, no wiecie, no nie płakałam, ale tak się mówi, że się płakało za czymś. To był zapach też z Diora. To był Midnight Poison, po francusku chyba Poison będzie. I tu Wam wkleję zdjęcie. I on niestety został wycofany. Nagle, po prostu. Bo tak. I ten zapach był tak piękny, mocny, hipnotyzujący, że ja go używałam przez cały rok, codziennie, nieważne czy lato, czy zima. Zużyłam kilka lub kilkanaście flakonów tych perfum. Pamiętam, że ktokolwiek ze znajomych jechał gdzieś za granicę, to prosiłam, żeby mi na bezcłowym kupił te perfumy. I musiałam mieć zapas. I jak się dowiedziałam, że zostały wycofane, chciałam je jeszcze kupić. Się okazało, że kosztował już wtedy flakon 1000 zł, więc stwierdziłam, że no może niekoniecznie. Chociaż teraz mam z Toma Forda w podobnej cenie, ale przemilczmy to. I bardzo bym chciała, żeby ten zapach wrócił, bo był niesamowicie piękny. I jeżeli chodzi o ten Midnight Poisson, o nuty, o akordy, to było tak: patchoulowy, cytrusowy, różany, drzewny, ambrowy, ciepły, korzenny, ziemisty, waniliowy, balsamiczny i kwiatowy. A jeżeli chodzi o nuty, to nuty głowy to była bergamotka i mandarynka, nuty serca to była róża, a nuty bazy to patchoula, bursztyn i wanilia. Tak jak mówię, zapach hipnotyzujący. I ja sama bym nie zwróciła w ogóle na niego uwagi, ale pamiętam, jak kupowałam swoje pierwsze markowe perfumy w Sephorze. Zbierałam sobie na nie bardzo długo. Była chyba jakaś Lacoste różowa, coś takiego. I poszłam do Galerii Krakowskiej, kupiłam sobie te perfumy, no to wtedy one kosztowały 300 zł. To było 18 lat temu. Tak, 18 lat temu. I kupiłam te perfumy Lacoste. Byłam bardzo szczęśliwa, bo sobie uzbierałam na te perfumy. Kupiłam sobie pierwsze moje dorosłe, oryginalne, drogie perfumy. I dostałam próbkę w Sephorze właśnie tego Midnight Poisson. I tak powąchałam sobie tą próbkę i mówię: matko, jakie to jest brzydkie. To był strasznie brzydki zapach wtedy. Dzień mi nie podszedł. No nie. Wtedy nie. Ale mówię, no zostawię sobie tą próbkę, zobaczymy co dalej. Przyniosłam ją do domu, sobie leżała grzecznie na lusterku w łazience. I tak któregoś dnia wstałam i mówię: a dzisiaj jest ten dzień, spróbuję sobie tego Diora. No i spróbowałam tego Diora i wyszłam z domu. I on się zaczął tak rozwijać, że ja się w tym zapachu zakochałam. Zakochałam się, przepadłam na amen w tym zapachu i wiedziałam, że będzie mój. I tak ta miłość trwała przez te 6 czy 7 lat. I tak, jest mi bardzo przykro, że tego zapachu nie ma. I nie mam pojęcia, czemu Dior to wycofał. Gdybym mogła gdzieś z magazynów Diora kupić 2, 3, 4 butelki tych perfum, to bym to zrobiła. Gdybym miała pewność, że to są te oryginalne, nie żadne podróbki, nie żadne rozcieńczane, tylko właśnie te konkretne, to bym je kupiła w ciemno. Znaczy, no nie w ciemno, tylko wzięłabym od razu zapas, bo zapach jest przepiękny. Ale teraz zejdźmy na ziemię i przejdźmy do perfum, których nie cierpię. Nie jestem w stanie znieść tego zapachu. Mówię tutaj o Le Nuit Trésor z Lancôme. To ten słynny diamencik. Dostałam te perfumy od męża jeszcze chyba za czasów narzeczeństwa. I użyłam kilka razy i wtedy były przepiękne. I później mi się coś zmieniło z tymi perfumami do tego stopnia, że nie jestem w stanie ich
nosić, bo od razu boli mnie głowa. I nie chodzi o to, że zapach mi się nie podoba, bo jest piękny, tylko momentalnie czuję ból głowy, wręcz taki do nudności i no nie jestem w stanie go nosić. A zobaczcie, ile go zużyłam. To jest minimalne zużycie. Ten zapach ma już ładnych kilka lat, sobie leży. Wszystkie moje perfumy zresztą stoją w zacienionym miejscu, więc nic się z nimi złego nie dzieje, ale szkoda mi się ich pozbyć. No i tak sobie leżą. Czekają, może kiedyś ten zapach nie będzie powodował u mnie bólu głowy. I jeżeli chodzi o akordy, to mamy tak słodki, owocowy, karmelowy, ciepły, korzenny, waniliowy, balsamiczny, drzewny, tropikalny, patchoulowy i ambrowy. Jeżeli chodzi o nuty, to nutami głowy są gruszka, tangeryna i bergamotka, nutami serca są truskawka, orchidea waniliowa, czarna róża i marakuja, nutami bazy są pralina, karmel, litchi, wanilia, patchoula, kadzidło, kawa, lukrecja, kumaryna i papirus. No, zapach jest piękny. Nie będę mówić, że jest brzydki. Ale właśnie nie lubię go przez to, że później mnie boli głowa i nie mogę się jakby, wiecie, nieważne ile psiknę tym zapachem, czy na kark, czy na dłonie, czy tu gdzieś na klatkę. Śmiałam się ostatnio do znajomej, że muszę psikać się tymi perfumami chyba pod kolano, żeby ten zapach bardzo powoli docierał do mnie, do góry, do głowy, no bo nie jestem w stanie. I no jest bardzo ciężki, taki waniliowy, ale jednocześnie ma takie świeże i trochę korzenne nuty. Ale właśnie ten karmel, ta wanilia, ta taka słodkość, lepkość tego zapachu przebija. No nie jestem w stanie, no ale no jest piękny, bardzo wieczorowy, taki wręcz zimowy, imprezowy zapach, ale też no bardzo mocny. No i piękny. Mam z nim takie love-hate relationship, że z jednej strony zapach jest przepiękny, a z drugiej no nie jestem w stanie go nosić. Jeżeli macie jakieś pomysły, co mogłabym zrobić z tym zapachem, żeby go nosić, żeby nie czuć się tak źle po nim, to napiszcie mi proszę w komentarzach. Będę wdzięczna, bo no, chciałabym je nosić, chciałabym je wykończyć, w ogóle cieszyć się nimi, a nie jestem w stanie. I z perfum takich dużych flakonów to już jest wszystko. Teraz przejdę do miniatur. Miniatur perfum, które mam, które gdzieś dostałam do zakupów i tak sobie leżą, takie słodkie. I na przykład mam miniaturę tego J'adore'a nowego. To jest takie słodkie, takie małe, słodkie, idealne na podróż, przepiękne. Zapach kocham i tą miniaturę też kocham, jest cudowne. I jeżeli chodzi o dalsze miniatury, to mam tutaj Dior Miss Dior, taką małą, zobaczcie. Tutaj mamy, ile tutaj mamy? 5 ml, czyli w sumie nie tak mało. I jeżeli chodzi o Miss Dior, to główne akordy są waniliowe, pudrowe, różane, owocowe, słodkie, kwiatowe, irys, ambrowy, piżmowy i świeży. Jeżeli chodzi o nuty, to nutami głowy są irys, piwonia i konwalia, nutami serca są morela, róża, brzoskwinia, a nutami bazy są wanilia, piżmo, fasolka tonka, drzewo sandałowe, benzoes. I zawsze się boję otwierać te małe butelki, że to jest odkręcane. Tak, to jest odkręcane. I to jest piękny zapach. Bardzo mi się podoba. Jest słodki, ale taki świeży. Ma coś w sobie takiego fajnego. Nie próbowałam go jeszcze na sobie, ale bardzo mi się podoba. Musi przyjść dzień, bo ja go dostałam całkiem niedawno jakoś do zakupów. Tak. Zakupów albo nie, mąż mi kupował prezent na urodziny i dostał gratis to na imieniny. O, na imieniny. Kupował mi prezent na imieniny i dostał chyba tą butelkę, tą próbkę tych perfum do tego prezentu i
No, czyli dostałam to w prezencie i nie próbowałam jeszcze tego zapachu. Będę go próbować, ale no jeszcze nie przyszedł dzień, żeby go spróbować. Jest piękny, bardzo mi się podoba, no ale to jeszcze nie ten dzień. Teraz jest czas na Toma Forda Rose Brick. Nazwa nigdy nie przestanie mnie bawić. Dalej mamy dwie miniatury. Aqua Allegoria Mandarine Basilic z Guerlain. I tutaj mam też chyba po 5 ml. Jest tu gdzieś napisane? Nie, to jest 7,5. I tutaj mam 7,5 i tu też mam 7,5. Czyli sporo. To do jakichś zakupów dostałam, ale już nie pamiętam. I tutaj mamy główne akordy. To cytrusowy, świeży, korzenny, zielony, aromatyczny, świeży i słodki. Nutami głowy są klementynka, gorzka pomarańcza, kwiat pomarańczy, zielona herbata i bluszcz. Nutami serca są mandarynka, bazylia, rumianek, piwonia. Nutami bazy są drzewo sandałowe i bursztyn. To jest piękny zapach. Tak. I tu już czuć tą mandarynkę i pomarańczę. Tak, tu już bardziej czuć. On jest bardziej owocowo ostry, ale takim ostrym owocem go czuć. Jest piękny, przepiękny zapach, ale to nie jest takie jak, znaczy na pewno nie jest, to nie jest taka mandarynka jak Mandarino di Amalfi z Toma Forda, tylko tutaj bardziej właśnie te owoce pomarańczy i mandarynki czuć. Ale jest przepiękny, letni, świeży, cytrusowy zapach. I dalej mam Gucci Flora. Tutaj też mam taką miniaturę. I tutaj mamy główne akordy. To są białe kwiaty, słodki, kwiatowy, owocowy, paczulowy, laktonowy, świeży i drzewny. I jeżeli chodzi o nuty, to nutami głowy są kwiat gruszy, czerwone jagody i włoska mandarynka. Nutami serca są gardenia, jaśmin i plumeria. Nutami bazy są brązowy cukier i paczula. Ten zapach, tak, ja go dostałam w Wenecji do zakupów. Kupowałam wtedy puder z Gucci i dostałam tą miniaturę. I tak, też jest piękny. Też go jeszcze nie próbowałam. Od czerwca go nie próbowałam jeszcze. Albo próbowałam. Nie wiem. Powiem wam, że po tylu flakonach już ledwo czuję te zapachy. Powinnam iść teraz kawę powąchać, ale już kończymy. I tak, to jest właśnie taki też świeżo-owocowy zapach, który no, muszę spróbować w końcu. Zobaczyć, jak się rozchodzi po skórze. Ale jest piękny. Jak go wąchałam wtedy, jak go dostałam od razu, wiadomo, nie byłam już tak zmęczona zapachami jak teraz, to bardzo mi się podobał. Przepiękny był, taki właśnie świeży, kwiatowy, bardzo fajny. I ostatni zapach to jest też miniatura i to też dostałam w prezencie do zakupów. Czy mąż dostał do zakupów, jak mi robił prezent na święta? Jakoś tak. I tutaj mamy YSL Black Opium. I jeżeli chodzi o główne akordy, to mamy wanilia, kawa, słodki, ciepły korzenny, białe kwiaty, lekko korzenny, owocowy, drzewny, pudrowy i balsamiczny. A jeżeli chodzi o nuty głowy, to gruszka, różowy pieprz i kwiat pomarańczy. Nutami serca są kawa, jaśmin, gorzki migdał i lukrecja. Nutami bazy są wanilia, paczula, cedr i drzewo kaszmirowe. I tego zapachu też jeszcze nie próbowałam na sobie. Wiem, powinnam. To jest taki ostrzejszy. On mi trochę przypomina tego Lancôme. Le Nude Treasure. Tak, trochę w takiej bazie mi przypomina właśnie tamten zapach. I chyba dlatego po niego jeszcze nie sięgnęłam, żeby spróbować go na ciele. Jakoś tak nie umiem się przekonać. Może go niedługo spróbuję. Idzie zima, więc może. Wydaje mi się, że go spróbuję niedługo. I jeżeli chodzi o moją kolekcję perfum, to jest już wszystko. Mam też cały koszyk próbek perfum. Takich, wiecie, w małej fiolce. Próbuję się uporać z próbkami perfum, jakie mam i rzadko po nie sięgam, muszę przyznać. Chociaż czasem najdzie mnie tak ochota, że wiecie, a to dzisiaj sobie spróbuję coś zupełnie nowego i wtedy próbuję coś. Jeżeli chodzi o taką moją listę życzeń co do perfum, to podoba mi się jeszcze bardzo
ale to bardzo, zapach Ferragamo Spicy Leather. Wiem, jestem nudna z tą skórą, ale bardzo mi się podoba. Jest właśnie taki ostry, skórzany, przepiękny zapach. To są takie perfumy na mojej chciej liście. I chyba więcej nie mam. I tego Diora J'adore, tego klasycznego, no i tego Diora Midnight Blossom. Gdyby wrócił, to bym go wzięła. To bym go wzięła i tak. Z perfum, który jeszcze miałam, ale już skończyłam, to był Gucci Guilty, taki złoty. Tu wam wkleję obrazek. Bardzo mi się podobał, ale nie kupiłam go drugi raz. Miałam też Salvatore Ferragamo, taki czarny zapach Signorina. Coś tam. Znajdę i też wam rzucę tu zdjęcie. I też mi się podobał. I to był zapach, który nie spodobał mi się od razu. Znajomy, który ma perfumerię w Krakowie, powiedział, że to będzie zapach, który mi się spodoba. Psiknął mi tu na rękę i mówi, nie wąchaj od razu, powąchaj za godzinę. No i ja tak sobie wyszłam z tej perfumerii i mówię, ten zapach jest brzydki. I sobie gdzieś tam poszłam i tak siedzę później, po tej godzinie czy dłużej i nagle ten zapach mi tak z tej ręki zaleciał i mówi, jejku, jaki to jest piękny zapach. No i poszłam go kupiłam. I poszłam go kupiłam i tak też zużyłam właśnie cały flakon, bardzo mi się podobał. Więc no, to była taka historia perfum moich. Chyba więcej nie miałam takich ciekawych zapachów, którymi warto by było się podzielić, o których warto by było coś powiedzieć. Chyba nie. Nie sądziłam, że uda mi się tak długo mówić o perfumach. To jest pierwszy raz, kiedy ja tak mówię o perfumach, zwłaszcza tu w filmie, tak długo opisując każdy zapach, jak czuję. Fajnie się bawiłam. Muszę przyznać, że to był bardzo miły czas na kręcenie tego filmu. Podobało mi się. Może częściej będę jakieś robić filmy o perfumach, może te próbki zacznę w końcu używać i opowiadać wam o nich. Co wy na to? Dajcie znać. I dajcie znać, który z tych zapachów wydaje wam się najciekawszy. Może któreś macie. I podzielcie się koniecznie swoimi ulubieńcami, jeżeli chodzi o zapachy. Pamiętajcie również o subskrypcji, klikaniu łapki w górę. Bardzo pomoże to przy rozwoju mojego kanału. A ja wam bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!